Pomysł filmu Marzyciel, czyli filmu o Kornelu Morawieckim, zaczął kiełkować parę lat temu. Po pierwsze, po tym jak nagrywałem takie notacje o działaczach Solidarności Walczącej i Solidarności tej pierwszej robotniczej na potrzeby zarządu regionu NZZ Solidarność, tu we Wrocławiu. Ale to wszystko takie jeszcze było patykiem na wodzie pisane. Potem robiłem film o. Staszku Srokowskim, pisarzu, moim przyjacielu i tam jedną z osób, które się wypowiadały był Kornel. Ja już wcześniej wiedziałem, bo parokrotnie jako, jako pracownik telewizji, jako dziennikarz telewizyjny nagrywałem Kornela i wiedziałem, że, że jest świetnym gawędziarzem, że fajnie się z nim rozmawia i w ogóle jest cudownym człowiekiem, zrobił na mnie ogromne, ogromnie pozytywne wrażenie, człowieka bardzo dobrego po prostu, bardzo dobrego. Miałem jeszcze jakieś inne roboty, rzecz się przesunęła w czasie i kiedy zacząłem z, z już tak na serio do tego podchodzić, to się nagle okazało, że on jest chory. I za każdym razem, kiedy dzwoniłem, to okazywało się, że lądował na kolejnym etapie chemii, prawda? Ostatni raz zadzwonił do mnie dwa tygodnie chyba przed śmiercią. Oni byli gdzieś nad jeziorem z Albertem wtedy, łyakiem. I zadzwonił, i mówi, słuchaj, ja będę w przyszłym tygodniu we Wrocławiu, to przyjdź do obywatelskiej, to, to pogadamy już na, na, na serio. No i zadzwoń wcześniej. No to zadzwoniłem, nie odbiera nie odbiera, nie odbiera. dzwoni do Alberta, Albert mówi, słuchaj, jest, jest w Warszawie, jest w szpitalu, jest, jest poważny stan. I tak się zaczęło już już potem było tylko z góry. Marzec 68. Cóż, no bohaternie bohater nie może się pokazać przed kamerą, jeszcze żeśmy się łudzili, że może y, uda się, po pierwsze, że się wygrzebie z tego jakoś, mówiąc trywialnie, a powtórę, że może w ogóle pozbiera siły, żeby jeszcze y, dać, dać, te, dać się nagrać. 68 rok był takim wydarzeniem, które... Jakby wszelkie możliwości wyjazdu gdziekolwiek w plener z nim, a taki miałem plan, żeby te miejsca związane z jego historią, z nim jako takim wędrującym, wszechwiedzącym narratorem odwiedzić, a pozostałych ludzi, którzy o nim mówią, yy, nagrać, że tak powiem, te w warunkach domowych, czy na jakiejś zastawce, w ten sposób. Klasycznie, ale, ale sprawdzona metoda. Natomiast no to się okazało już być niemożliwe i wtedy Wpadłem, przypomniałem sobie o tym nagraniu sprzed y, czterech czy pięciu lat y, dla Solidarności, dla, dla regionu, o którym wspominałem wcześniej. E, poprosiłem y, kazimierza Kimso, żeby, żeby mógł. Spytałem, czy mógłbym z tego skorzystać, no bo to było moje, ale to już jest ich. E, oczywiście się zgodził, i potem przez. E, wielokrotnie prze, przeglądałem t, ten zapis. Wtedy zrobione to były 2,5 godziny e, opowieści kornelowej. E, robiłem notatki i pod kątem tego, co tam kornel e, e, mówił, dograłem e, pozostałych e, uczestników. Także e, jest co prawda w konwencji czarno-białej. E, główny bohater, no bo, 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 bo odszedł, prawda? Natomiast generalnie jest cały czas na filmie, taki inny, inni, no, on po prostu żyje w tym filmie. E, czy to się udało osiągnąć to, co zamierzałem, nie wiem, ale e, chciałem na niego troszkę inaczej spojrzeć, bo jak nie, po pierwsze, to jest pierwszy, w ogóle pierwszy film o Cornelu. Pierwszy nie było takiego, że nie, nie było w ogóle filmu. Były filmy o solidarności walczącej. Jeden chyba nawet e, z Piotrem Załuskim robiłem przed laty, e, gdzie występował e, koronel Malawiecki, ale to nie było de facto o nim, tylko o e, organizacji, którą stworzył, gdzie się inni wypowiadali. Więc to tyle dobrze, że, że ten był jako pierwszy. No, e, chcia... I właśnie kiedy, kiedy, kiedy odszedł. Kornel Morawiecki, to ja widziałem w, w telewizji trzy dokumenty o walczącej, i one wszystkie były bardzo do siebie podobne. To znaczy, na pewno bardzo dobre. Wszystko to nie, nie, nie jest zarzut, tylko po prostu one, jakby patrzyły na Solidarność i na Kornela, jak na. Wiecznego wojownika. I dlatego postanowiłem, żeby to co. co spróbować zrobić to troszkę inaczej. Żeby spojrzeć na e, postać e, Kornela Morawieckiego jako e, przyjaciela, krewnego. Współpracownika, oczyma jego najbliższych, mówię o rodzinie, mówię właśnie o, o Was, współpracownikach i przyjaciołach jednocześnie, prawda? E, bo ta, y, ta część, taka związana z opozycją, z walką z systemem, ona i tak wyjdzie, bo przecież nie da się Kornela od tego oddzielić. To jest oczywiste dla mnie. W związku z tym, ty, tak starałem się dobrać tych moich bohaterów, żeby po pierwsze korespondowali z tym, o czym mówił sam Kornel. A powtóre, żeby właśnie opowiadały o nim, nie tylko o jego działalności. No bo, o tym, tak jak wspomniałem, o tym trzeba było powiedzieć oczywiście i to gdzieś cały czas wychodzi, ale o tym właśnie jaki był, jakie miał przyzwyczajenia, jakim był człowiekiem i wyłania się w moim odczuciu, jakby potwierdza się to, co ja czułem, kiedy go poznałem. Czyli, że człowiek bardzo dobry, jak mówią na Wschodzie, boży człowiek taki. Taki człowiek zacny, człowiek szlachetny, i człowiek, który nie robi niczego dlatego, że wypada, czy nie jest dla kogoś uprzejmy, dlatego że wypada, tylko że po prostu albo lubi, albo nie, prawda? Jest szczery. I wydaje mi się, że taki był. Był marzycielem, i jeden z uczestników tego mojego nagrania, pan Andrzej Kołodziej, powiedział, że był marzycielem, ale te jego marzenia się spełniały. Co prawda późno, ale jednak się spełniały. Niewątpliwie był wizjonerem i teraz widać, że zresztą przyznają to koledzy i wspólni znajomi, jak gdyby i Kornela i moi, że na przykład mieli inne podejście do sprawy Okrągłego Stołu, bagatelizowali wydarzenia w Magdalence i tak to, dalej. To się wszystko później działo wokół byłego prezydenta, ale po latach muszą przyznać, że Kornel miał rację, że miał nosa, miał czuja, wiedział o co chodzi. Dlatego być może potem był tak bardzo marginalizowany, odsuwany, ośmieszany też, czy próbowali go ośmieszyć, prawda? Po okrągłym stole, po tym kiedy on e, tak spektakularnie w studio telewizyjnym, notabene nie znalazłem w całej, w całej telewizji, nie znaleźliśmy tego, tego ujęcia, kiedy on przewraca ten stolik na znak protestu, nie nie mogli go koledzy znaleźć. E, od tego momentu, e, właśnie, zaczął być tak postrzegany jak, takie modne słowo, też go użył pan Andrzej Kołodziej, oszołom, prawda? I w ogóle ludzie walczący to oszołomy byli dziwaki dziwolongi nie mający racji a przecież nie było innego wyjścia trzeba było się porozumieć przy okrągłym stole i tak dalej tak ale to że tam doszło po prostu do dogadania się to w tej chwili wiemy i wydaje mi się że te, te lata 90 które no, taka jest prawda one są latami Klęski trochę Kornela, bo on startuje, próbuje, zakłada partię. Co rzeczywiście, że gdyby był przy, przy Mycena Sieroszewskim podczas tej właśnie nocnej zmiany, to, to by to wyglądało inaczej, a on byłby, w, miałby możliwość uczestniczenia w polityce. A tak się robiło wszystko, żeby go od tej polityki odsunąć. No bo to doszło, wariat. Nie? To po co nam taki człowiek? Jakbyśmy się tutaj dogadali, no to, to, to budujemy swoje od nowa. I, 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 i nie, nie, nie brano w ogóle pod uwagę przecież zdania um, tej, tego grupy. Które stworzył e, Morawiec. Przedpremierowe pokazy były dwa. Pierwszy to był ten e, e, najważniejszy. No, dla mnie to był zaszczyt, bo na ten pokaz przyjechał e, premier Mateusz Morawiecki. No, to się raczej rzadko zdarza e, w skali, powiedzmy, lokalnej telewizji, zwłaszcza, dlatego, bo mi bardzo miło, że znalazł czas i zechciał go poświęcić. E, w, 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 miałem pozytywne recenzje, że tak powiem, spośród tych osób, które, czyli ze strony tych osób, które go oglądały. I potem był drugi pokaz w, w, w dolnośląskim centrum filmowym, i również widziałem, że jest duże zainteresowanie sala była nabita. Muszą widzowie ocenić i zobaczyć, czy to się, czy to się będzie podobało ludziom. Nie mam pojęcia, mam nadzieję, że sama postać jest tak interesująca i tak ciekawa, że, że choćby dla niej warto te 50, tam, nie wiem, dwie czy trzy minuty wysiedzieć przed telewizorem. Premiera filmu Marzyciel, Kornel Morawiecki, będzie miała miejsce 8 marca o godzinie 19 w TVP Historia. Nazywam się Marcin Bratkę, jestem dziennikarzem telewizji polskiej oddziału we Wrocławiu i jestem w tym przypadku reżyserem tego obrazu, tego filmu Marzyciel o Kornelu Morawieckim. Chciałem jeszcze tylko dodać, jeżeli mogę, że zdjęcia to był Robert Sitek, montaż Jurek Szota. E, opracowanie, czy właściwie muzyka Konstancja e, Kochaniec, ilustracje Michał Chrysulidis z wrocławskiej ASP, dźwięk Waldek Olszewski. No i niewątpliwie bardzo im pomogły zdjęcia Mateusza Jerzmańskiego.